Siemano, witam was w kolejnym odcinku. Zanim zaczniemy, zapraszam was na stronę www.54bike.pl, gdzie znajdziecie akcesoria dla siebie i swojego roweru. Odziejecie się od stóp do głów oraz zadbacie o maszynę dzięki kosmetykom firmy Bike by SG. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Dawa, jedź po tym. Po czym? Po tym. Yeah. No dawaj, kurwa, ja po tym przejeżdżam. Dawaj. Ja się tak dziwię, gdzie ty chcesz, kurwa, jechać. Taraty! Ja jestem zaspany. Nie no cię dup. Ja nie jadę, mam śliskie opony. No kurde, dawaj! Ja mam śliskie opony, to jest metal. No widzisz to? Ja tu nie jadę. To ja przejadę jeszcze sam raz. Moje są mocno uwalone. Ale jak ty dokładnie czyścisz pięknie. Do mojego samochodu nawet tak nie czyścisz ładnie opon. Nie, u ciebie też. Jesteśmy, proszę państwa, na lodowisku. A żeby nas tutaj wpuścili, to trzeba wyczyścić oponki, żeby było kulturalnie wszystko, bo trochę tego piachu jest, jak się jeździ tak normalnie po ulicach, po lasach i tak dalej. Więc żeby nie robić syfu, to trzeba kulturkę zachować. Czekaj, czy mój drobny bieżnik będzie lepiej się kleił do tego lodu, bo jest go więcej, będą więcej styczności z tym lodem. A ty masz grubą kostkę, więc tak średnio. Dobra, proszę państwa, wchodzimy po raz pierwszy w tym roku na lodowisko. Znaczy w tym sezonie, bo w tym roku już byliśmy. Jest, jest dobrze. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Pozdrawiam całą Legnicę, dobrych chłopaków i niech się to trzyma, dobry przekaz leci. Weź zahamuj. Dobrze jest. No, tutaj sobie lecicie, troszeczkę przyspieszymy. Takie... Zrobimy sobie leciutkie drifty tutaj. Dobrze, dobrze. Jedziemy, dawaj, kto szybciej. Chyba ci wyjebało. Ty tu trzeba się dobrze zgiąć. Kto będzie pierwszy tam, po drugiej stronie? Tam przejedziemy? No, po prostu jak przejdziemy tam przez wyjazd. Dobra, i przez tam, wylot. Nie jedziemy w pierwszym, tylko tą ostatnią. Tak, do samego końca lecimy. Dobra. Dobra, trzy, cztery. O, ty no, mój się nie trzyma w ogóle. Co jest? O, o. Dobra, ale wyścig jeszcze trwa. Ty, ja szybciej się odpycham, tak. Dobra, tu trzeba się barierki trzymać. No nie! Drift zwycięstwa. No bo to nie trzyma w ogóle. Tu jest ile procent styku z powierzchnią? 40? Powiedziałbym, że mniej. Przy tych rozwalonych tych. A u mnie 100%. No. Tutaj to tak, tu jest kontakt full. Może w ogóle powiem, jak tu się znaleźliśmy. Jesteśmy u pana, który tutaj ma swoje lodowisko w Parku Prudnowskim. Pozwolił nam wjechać Trekiem i Oxfeldem. Patrzcie, jakie maszyny zimowe przygotowane. Prawie, że idealnie pod takie warunki. Co prawda u mnie kosteczka już z tyłu troszeczkę zjechana, ale dobrze, da radę jeździć. Także tutaj mega podziękowania dla pana z lodowiska. Będzie jeszcze fajna jedna atrakcja w styczniu. Taka górka pod pontony, tak? Do zjeżdżania, także wpadajcie. Tutaj taki, wiecie, dla pana lokowanie leciutkie. Ale to nieodpłatne. To wszystko tylko takie z naszego serduszka, że nam pomógł tutaj i pozwolił wjechać. No mamy jeszcze kilka minut, zanim wjedzie taka ta maszyna, co właśnie wygładza, żeby było fajnie wszystko pod łyżwy. A my idziemy dalej jeździć. Idziemy katować nasze umiejętności na lodzie i będziemy dalej sobie tutaj śmigać boczkiem. Raz, trzy, cztery. Opa, nie zerwało, kurwa, lekko. Sorry, sorry, sorry. No kurna, tutaj to się jedzie. Patrzcie to. Dobra, barierka, barierka. O kurwa. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, na to się jechać nie da. Kurwa. No i tak to można jechać. O, proszę bardzo. Siup, 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 na spokojnie. Ach,
Widzicie? Widzicie, jak to wygląda? Pa, jaki trik! Ale wygrałeś tylko dlatego, że się nie bałeś tak przyspieszyć, a ja tam nie jadę aż tak szybko. Czyli jednak stąd się rozpędzamy? I jak? Tu jedziemy i zaczynamy driftować, jak jest to takie dziurawe coś pierwsze. A, ta przerwa taka. Tak, jak się zaczyna przerwa, no, nie kończy. Stąd się rozpędzimy, to się wpieprzymy w te bramki. Ale o to chodzi, że najwyżej później zrobimy, żeby wcześniej zacząć. Okej. Okay. Na razie... To jedziemy razem. Razem? No. Jak się jeden wpierdoli drugiego. No, dawaj. 3, 4. Co to za drifty w miejscu? Dobra, to ja jadę na spokojnie. I zaraz dociążymy przednią oś. No nie! A jakby było takie 360, to już w ogóle byłoby sztos. A to było takie zarzucenie pod koniec już. Najdrogi. Ale na siłę, ale na siłę. No. Znowu to samo miejsce. Tutaj, tak. A wcześniej była pana tutaj. No, no, no. Jest dalej, dalej. Jest dalej. Myślałem, że będzie na tym rowerze gorzej niż na moim. A on się tak trzyma, skubany. Patrzcie, siup, siup, siup. Oj, teraz bym trochę się wydupił. Widzisz, lepiej prędkości, chłopie. Z taką prędkością to ciężko będzie. Na swoim się nie da. No, widzisz? A nam nie mówiłeś, że mi techniki brakuje. To trzeba się tutaj przyzwyczaić. No mi też brakuje techniki, żeby wykontrolować ten poślizg. Bo to nie jest kontrolowany poślizg, tylko totalnie niekontrolowany. Jest w ogóle plan, słuchajcie. Ale to już jak będzie troszeczkę mocniejsza i w ogóle jak będzie zima dopiero. Żeby z tych oponek, przynajmniej z tej tylnej, wykorzystać ją i powkręcać troszeczkę śrubek i wkrętów, bo w zeszłym roku jeździliśmy po lodzie, tam nad tym jeziorkiem. A pytanie, jaka będzie pogoda? W markach pytanie, jaka będzie pogoda. No i można by było potestować to, bo zawsze taką oponę chciałem mieć, ale było mi szkoda opony. Ale to naprzód chyba też, co? Naprzód, no naprzód też, ale głównie tył, żeby się łapał, bo tutaj się śmiega ślizga ta tylna opona, ale naprzód też, bo musi być, trzeba mieć kontrolę. Nie ma nikogo. Nie ma nikogo. Tak. O kurwa, stój. O kurwa. Nie widziałem ich. Chodź na górę. Zawika. Okej, dobrze zrobiłeś. Dobrze zrobiłeś. Proszę rozumieć się od krawędzi. Słucham? Nie. No też właśnie. Wiesz o tym, że popełniłeś raz w momencie wykroczenie? Wiesz o tym, czy nie? No niemożliwe. Uwaga, pociąg. Kierunek wymową. Ganiajcie sobie na rowerze, bo super. Fajnie to, że nie ćpacie i nie wiem, nie pijecie piwa, ale jeździ na rowerze trochę bardziej wesoło.